Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Hearthstone'a. Moi drodzy, sezon kwiecień jest już za nami. Udało nam się osiągnąć rangę 9, rycerz srebrnej dłoni. Jesteśmy wśród 7% naszych najlepszych graczy rankingowych, przynajmniej na standardzie. Otrzymujemy skrytkę Ogrzego Maga za rangę 10. No i zobaczmy, cóż za skarby w niej znajdziemy. Kliknij, aby otworzyć. Oczywiście. Może jakieś złote karcioszki nam wypadną. Mamy oczywiście 5 paczek. Złoty pyłowy diablik. Przyznaję, fajnie wygląda, ale nie jest grany. Złote szlachetne poświęcenie już bardziej. I mamy nowy sezonowy rewers sidła Yogg-Sarona. Bardzo fajnie wyglądają. Trochę pyłu i jeszcze złota płatnerka, także no, połowy udane, bym powiedział, 3 złote karty, no i zaraz sobie zmienimy nasze rewers. Dostaniemy 16 dodatkowych gwiazdek, pewnie wylądujemy gdzieś na randze 19, dokładnie tak, i tym samym rozpoczniemy sobie sezon majowy. Rozpoczniemy sobie sezon majowy, a tym samym zaczynamy nową talią, zaczynamy tak z grubej rury, bym powiedział, talią opartą na Katunie. Talią opartą na Katunie i będzie to sekundka, najpierw sobie zmienimy. Będzie to Katun Priest. Prawym przyciskiem dodamy do ulubionych i przechodzimy do naszego Katun Priesta. Dobra, to jest gotowe, ale ja chciałbym jednak wrócić do zwykłych kart. Udało się, w końcu się udało. I tak właśnie wygląda ta talia. Zaraz nazwę sobie zmienimy. I tak, co my tutaj mamy? Jest to typowa kontrola. No, naszym głównym zadaniem jest utrzymanie się do 10 tury. I jakoś w 10 turze lub później rzucamy katuna, który sieje spustoszenie na stole przeciwnika. Mają nam w tym również pomóc wyznawcy katuna, który przez całą grę będą go buffowali i dawali mu tam plusy do zdrowia i do ataku, na których to właśnie ten katun się opiera, tak? Okrzyk bojowy zadaje obrażenia równe atakowi tego stronnika, rozdzielone losowo pomiędzy wszystkimi wrogami. I to działa też w drugą stronę, mianowicie niektóre z naszych kreatur są zależne od statystyk katuna, ponieważ przez całą grę buffujemy tego katuna i niektóre z naszych kreatur są zależne i działa to mniej więcej tak. Okrzyk bojowy, jeśli twój katun ma co najmniej 10 ataku, przywróć 10 punktów zdrowia twojemu bohaterowi. Albo na przykład tutaj, jeśli twój katun ma co najmniej 10 ataków, przyzwij kolejnego bliźniaczego cesarza. Straszne połączenie słów, dobra, nieważne. I tutaj mamy parę takich kart zależnych od statystyk katuna. Jednakże jeśli w early, tak, będziemy mieli stosunkowo dobre rozdanie, to zdobycie tych 10 punktów ataku i zdrowia nie będzie jakimś problemem, ponieważ mamy tutaj krzewicielkę zła, która daje już na dzień dobry w drugiej turze plus 2, plus 2. Następnie na trzecią turę na przykład mamy starszego zmierzchu, który z końcem naszej tury daje mu statystyki plus 1, plus 1. Mamy jeszcze apostoła Katuna, który również daje plus 2, plus 2 i jeszcze zadaje 2 punkty obrażeń, także możliwości są tutaj potężne. Mamy takie karty jak naznaczona Ketuna, kreatura 4-2 z boską tarczą, również daje plus 2, plus 2. Mamy zakapturzoną akolitkę, która za każdym razem, gdy jakaś postać jest uleczona,
daje naszemu Ketunowi plus 1, plus 1, tak? Świetna kombinacja z Holinową, świetna kombinacja w ogóle na Priście, tak? Który wiadomo, że leczy. Mamy tutaj również takie zaklęcie jak Holinowa, wcześniej wspomniana, wydobyte zło, żeby móc sklirować stół przeciwnika. Mamy tutaj potężnego heala, no można go spokojnie porównać z Reno, ponieważ dwie sztuki kreatur, które leczą nas za 10, tak? No ja tutaj zakładam, że będzie uleczony za 10, ponieważ za 5 many, to do 5 tury my spokojnie możemy sobie tego Ketuna naładować, tak? Jakaś jedna sztuka pogrzebania, gdybyśmy potrzebowali kreatury przeciwnika, a kabalistka cieni, żeby podwędzać kreatury. No i tutaj na koniec właśnie bliźniaczy cesarz Veklor. Tutaj jeszcze jedna uwaga, mianowicie tutaj jeszcze pasuje jedna kreatura. Sprawdzimy sobie w ten sposób. Herald Zagłady. Daj twojemu Ketunowi plus 2, gdziekolwiek jest. Jeśli nie żyje, wtasuj go do twojej talii. I on też się tutaj bardzo fajnie sprawdza i nawet zastanawiam się, czy go nie wrzucić, tylko nie wiem do końca za co. Kabalistka cieni jest tutaj przydatna. Akolita bólu też. No i to jest właśnie problem. Ta talia jest troszeczkę ciasna i ciężko jest tutaj jakieś zamiany robić, tak? Tutaj już też na przykład mamy tylko jednego starszego zmierzchu. Wrzucimy zamiast jednego zbieracza łupu i zobaczymy, jak to się będzie sprawdzać. I bierzemy go głównie z tej przyczyny, że daje naszemu Ketunowi plus 2, gdziekolwiek jest. Jeśli nie żyje, wtasowujemy go z powrotem do talii. Czyli jest to taka druga szansa, powiedzmy. Tutaj zmienimy nazwę Priest. I okej. Dobra, tak wygląda talia. Mamy tutaj jeszcze Brana, który bardzo fajnie się sprawdza z tymi okrzykami bojowymi, bo mamy sporo kreatur na tych okrzykach bojowych, więc jeszcze szybciej możemy zbufować naszego Ketuna. I co więcej, jeśli mamy go na stole, znaczy Brana, i dorzucamy Ketuna, no to oczywiście atak jest wtedy razy 2. Dobra, tak wygląda talia. Przejdźmy do gier. No, na randze 19. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, jeśli chodzi o poziom walk, ponieważ teraz mamy 1 maj, więc sporo osób, nie wiem, z rang 10, 9 i 8. Powinna być jeszcze gdzieś w tych okolicach, no chyba że już o godzinie 12 w nocy, tak, siedli do Hearthstone'a i zaczęli bić rangi, ale mam nadzieję, że tak nie jest. Kurczę, dzisiaj jest święto pracy, a ja tutaj dzielnie nagrywam. Przede mną właśnie 3 odcinki z Ketun Priest'a i do tego jeszcze Warcraft 3. Nie wiem, czy uda mi się nagrać dzisiaj 3 odcinki na cały tydzień, ale zobaczymy. Jak na razie mamy Malfuriona. Czy mi się urwało połączenie, czy jemu? Bo tak patrzę, że nie ma jego nazwy. Może jemu coś tam ucięło. No zobaczymy. Gorliwą kapłankę oczywiście sobie zostawiamy. Przydałaby się jakaś kreaturka, która będzie już mogła bufować od samego początku. Okej, on sobie tam zmienia te karty. My już mamy nowy rewers. No i zobaczymy.
Zobaczymy, jak to pójdzie. Jakaś dwójeczka, no trójeczka też się nada. Ktoś jest ranny? Czy ktoś jest ranny? Na razie nie. Ale będziemy nad tym pracować. Swoją drogą... O! Dobry topdek. Czy jesteś moim panem? Jeśli chodzi o... talie oparte o ketuna, druid. Druid jest bardzo mocny pod tym względem. On ma znacznie mocniejszą talię niż na przykład ketun priest, tak? Moi stronnicy mnie opuszczą. Myślę, że słowo cienia ból jest dobrą opcją. No i tutaj powoli atakujemy. Mogłem oczywiście wrzucić w stół tego apostoła i zaatakować tam za dwa, ale potem musiałbym poświęcić tą moją krzewicielkę zła. Natomiast teraz właśnie mogę na spokojnie zagrać tego apostoła i zabić, no powiedzmy, że za darmo. No i atakujemy. Twoja talia cię zdradza. No, w gruncie rzeczy Ketun ma pod tym względem rację. Mam nadzieję, że swipe'a nie dostanę. Okej. Swipe'a nie dostałem. A on się natomiast pozbywa moich kreatur. O, mądrze zrobił, że zabił tą koleżankę. Z prostej przyczyny. Mogłem ją podleczyć w razie czego. Tutaj dobierzemy sobie dwie karty. Kurczę, zabrakło troszeczkę. Zabrakło troszeczkę many, ale w kolejnej turze prawdopodobnie zakapturzoną akolitkę sobie weźmiemy. Widzę, że wszyscy na jedno kopyto tutaj lecą. Ja przejmę sobie tego zbieracza łupów i powolutku atakujemy w twarz. On ma już 20 punktów zdrowia. My mamy... No nie powiedziałbym, że jakoś wielce zbufowanego katuna, bo on ma chyba teraz statystyki 10-10. Ale zawsze... Kurde. Zawsze troszeczkę tych obrażeń jest. Co tu zrobić? Tego trzeba się pozbyć na pewno. Myślę, że zagramy tak. Tego zabijemy. Tą podleczymy, dobierzemy kartę i zbufujemy ketuna. Kurde, on ma dopiero 11-11. To nie jest dużo. To nie jest dużo. O, nasz kolega dostaje Herolda Vol'jaza. Legendarkę. O. No, przyznam, że to by mi się przydało. Ale zaraz tutaj pokombinujemy. Zagramy tak. Ją uleczymy. Tutaj jeszcze jeden atak.
I myślę, że zrobimy clear stall. Tylko ile ja mam kart? Nic mi się raczej nie popali. Nic mi się raczej nie popali. Ta ładnie zbufuje. I tego sobie zabijemy. No jest spoko. Możemy zakończyć turę. W ogóle w tej talii strasznie szybko karty dobieramy. Okej, wchodzi swipe. Może być. I żywe korzenie. Okej, mi to kompletnie nie przeszkadza. Herolda Zagłady na razie nie rzucam. Czy jesteś moim panem? Wolę dorzucić jakieś dwie kreaturki, które jeszcze go zbufują. No i tyle. No i teraz druid ma już 16 punktów zdrowia, więc my tylko i wyłącznie czekamy, aż drogi Ketun dojdzie nam do ręki. Zaraz będziemy mieli 10 punktów many i na spokojnie będziemy mogli zabić naszego przeciwnika. Okej. Co tutaj zrobić? Myślę, że wtasujemy sobie. Dorzucimy kreaturkę. Poświęcimy te dwie. I nie gra. 10. tura. Okej. A on w postaci 13-13 to jest tak naprawdę słaby. My go sobie na spokojnie zabijemy. Dorzucimy jeszcze dwa taunty na stół. No i tyle. Jestem ciekaw, czy... O właśnie, Herold Zagłady. No, ma tego Herolda. My dobraliśmy tego Ketuna i możemy go zabić. Tak, możemy go zabić. Poświęcimy tych dwóch tauntów. Dorzucamy Ketuna i patrzymy, jak nasz druid umiera. Naparza tymi oczami. Dlatego poświęciłem tych dwóch tauntów, żeby jak najmniej tych ataków zeszło na tego Herolda. No dobrze. Udało nam się wbić kolejną rangę. I swoją drogą walki tą talią są troszeczkę długie. Ale to nic. Zaraz rozegramy sobie drugą. I zobaczymy, jak tym razem nam pójdzie. No tak jak mówiłem, jeśli chodzi o talię na druidzie, ona jest znacznie lepsza, ponieważ druid ma znacznie lepsze karty do tego Ketuna. Na przykład ma tam tak kreaturkę z czwórką ataku, która może mieć 10 punktów zdrowia, jeśli tam Ketun ma 10 punktów ataku, więc dla kapłana taka kreatura na stole to jest po prostu zabójstwo, nie? Że nie ma w ogóle co z tym robić. Rozłanko mamy bardzo dobre. Wszystko sobie zostawimy. W pierwszej turze rzucimy krzewicielkę zła, a w drugiej turze jakieś słowo mocy tarcza i będziemy czekali na zagrywki naszego drogiego szamana.
Okej, okay, Ketun już ma 8-8, więc lada moment będzie już 10-10, dzięki czemu większość naszych... O ty dziadu. Druga krzewicielka? Nie. A dzięki temu większość naszych kreatur będzie spokojnie działała. Taka sama kombinacja jak w przypadku... jak w przypadku Dragon Decków. Co to daje? Daj losowemu przyjaznemu stronnikowi plus 1, plus 1. Dobra, zagrajmy tak. I wydaje mi się, że ten Katun będzie nerfiony. I prawdopodobnie nie może trafisz. Ja pierdzielę. Za każdym razem. Wydaje mi się, że będzie znerfiony w ten sposób, że większość kreatur, jak teraz ma na przykład, robi coś, gdy Katun ma 10 punktów ataku, to będzie zwiększone do robi coś, jeśli Katun ma 14 punktów ataku, coś takiego. I wtedy talie będą oparte stricte na tych stronnikach, które bufują Katuna. No, nie wygląda to najlepiej, jeśli mam być szczery. Wydobyte zło. Nie. Kurczę, nie. Dobra, zagrajmy tak. Dobierzmy jeszcze kartę. No i Katun jest już na ręku, więc musimy przetrwać jeszcze 5 tur. I wtedy zaczyna się koszmar naszego przeciwnika. No. Co zrobisz, drogi szamanie? Tak sobie myślisz. No to się ceni w sumie. Ale tutaj wydobyte zło, no, zdecydowanie by się tutaj przydało. On jednak decyduje się na poświęcenie dwóch kreatur. No, ciekawa kombinacja, przyznam. Teraz doszło. Dobra, my sobie to zabijemy. Dorzucimy jeszcze zbieracza łupów. No i graj. Graj, drogi kolego. Zobaczymy, co teraz wykombinujesz. Okej. Okej, bądź gridem i... No to w sumie spoko. To ma pograne. To ma pograne, bo pozbywamy się całego... No dobra, może nie całego, bo zostanie mu jedna kreatura. Jeden na jeden. Oj, jaka szkoda. Niesamowite. No bardzo niesamowite. A co ja mu odpowiem? Super. Kurde, ta emotka tak nie rozwala. Super. No, panie. Masz dwóch tauntów.
Masz dwóch tauntów, zobaczymy, co z nimi zrobisz. No, eksplozja lawy za 6, nieźle. No, coś tam wykombinowałeś. Coś tam wykombinowałeś. Więc pozwól, że znowu popsuję ci szyki. Nie no, ta talia jest bardzo elastyczna, bym powiedział. Jest bardzo elastyczna pod tym względem, że cały czas mamy jakieś zagrania, tak? Ej, serio? Chcesz... Jezu, już myślałem, że chcesz przyjąć na siebie 8 punktów obrażeń. No myślę, że tutaj nie ma co się bawić, tylko wbić mu 14 punktów obrażeń w twarz. No i zakończyć turę. To jest fajny widok. Jak rzucacie Ketuna i przeciwnik od razu się poddaje, tak? Bo nie ma odpowiedzi na to. Dobra, moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. 26 minut. Jutro i pojutrze również rozegramy sobie na spokojnie gierki z tego. Także będziecie mogli jeszcze raz dokładnie zobaczyć działanie tej talii. No, myślę, że uda nam się tą talią tak dobić do 15 może, do 15 rangi. Dobra, moi drodzy, w tym odcinku to wszystko. Jeśli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, zobaczcie również inne filmy na moim kanale. Ja natomiast żegnam się z wami i do usłyszenia. Na razie, trzymajcie się. Cześć!